Sensacje wieków, czyli historia prawdziwa. Był rok 1163. Ciemny i gęsty las Sherwood krył tajemnicę, która budziła dreszcz. Wszędzie budziła. I wszędzie dreszcz. I wszędzie, wszędzie. Robin Hood właśnie wracał z pracy. Umęczony, wypompowany, a i łuk mu zwisał bezwładnie. A i strzelać nie miał już czym. Jeszcze trochę tego dawania. I nie będę mógł chodzić. O tym, że Robin skory był do dawania, wiedziała cała okolica. Nie tylko ta najbliższa. Dawał dziewicom i niedziewicom. Urodziwym i nieurodziwym. Kobietom zamężnym i nie kobietom. A legenda o nim z ust do ust przekazywana była i z wioski do wioski wędrowała. Pewnego ranka Robin Hood struchlał. Gładka powierzchnia łuku nie była już taka gładka. No jak ja teraz będę pracował? Szeryf, to jego wina. Albo książę. A może Marion? Albo jej matka. Albo babka. Albo dziadek. Babki. Robin zmierzył wzrokiem małego Johna i pomysł sam wpadł mu do głowy. Muszę zadbać o narzędzie pracy. I tak oto z inspiracji małego Johna do historii przeszedł Robin w kapturze. Kim zatem był mały John? Czy mały John był członkiem bandy Robina? A może nie było żadnej bandy? Może mały John był zwykłym członkiem, bez bandy? Tego akurat nie wiemy. Wiemy za to, dlaczego wyginęły dinozaury, ale to już zupełnie inna historia.